Działoszyce. Tak niesamowite miasteczko, które skrywa w sobie wiele tajemnic. Tragiczną, ale jednocześnie niesamowitą historię. Działoszyce, które leżały na szlaku handlowym, którym nadano prawa miejskie w 1409 roku. W których znaczną większość zawsze stanowiła ludność żydowska. To miejsce mojej historii i miejsce historii wielu innych ludzi. To tymi uliczkami chodzili Żydzi i Polacy. Do tego kościoła chodzili katolicy. A do tej synagogi chodzili Żydzi. Tylko ortodoksyjni, bo tylko tacy mieszkali w Działoszycach. Tylko wielce inteligentni, bo innych tu nie dało się spotkać. Były fabryki, sklepy, restauracje. Działoszyce żyły pełnią życia. Teraz synagoga jest ruiną. Cmentarza nie ma, dawno temu zniknęły te wszystkie sklepy i zakłady. Miasteczko żyje innym rytmem. Jest ciche, nieco senne i jakby opuszczone. Nie masz już, nie masz w Polsce żydowskich miasteczek. Próżno byś szukał w oknach zapalonych świeczek i śpiewu nasłuchiwał z drewnianej burznicy. Znikły resztki ostatnie, żydowskie łachmany. Krew piaskiem przysypano, ślady uprzątnięto. I wapnem sinym czysto wybielono ściany, jak po zarazie jakiejś lub na wielkie święto. Antoni Słonimski. Działoszycka synagoga znajduje się przy ulicy Ignacego Krasickiego. Zbudowano ją w 1852 roku na miejscu starej, drewnianej bożnicy. Zaprojektował ją powiatowy architekt Felicjan Antoni Frankowski. Nazwiska budowniczych synagog rzadko są znane, więc na ten przykład należy zwrócić szczególną uwagę. Frankowski urodził się w 1802 roku. Uczestniczył między innymi w budowie mostu na Narwi pod Zegrzem, czy też mostu pod Dyneburgiem. Jednak największym dziełem, jakie po sobie zostawił, była synagoga w Działoszycach. Została ona założona na planie prostokąta, z salą główną na planie kwadratu. Kryta była dachem dwuspadowym. Nad salą dla mężczyzn znajdowało się sklepienie zwierciadlane. Wnętrze było bogato zdobione, a świadczy o tym kamienny portal między salą główną a przedsionkiem, zamknięty łukiem półkolistym, ujęty w półkolumny z płaskorzeźbami i wazonami kwiatowymi. Elewacje zewnętrzne bożnicy podzielone zostały toskańskimi pilastrami, między którymi umieszczono wydłużone, zamknięte łukiem okna. Z zewnątrz widniał dekoracyjny fryz w neoklasycystycznym stylu z tryglifami, metopami i rozetami. W trójkątnych szczytach synagogi ujętych w gzymsy mieściły się hebrajskie napisy. Zachował się jeden z nich, który oznaczał Dom Modlitwy Adat Izrael. Od zachodniej strony do sali modlitewnej przylegała galeria dla kobiet. Była drewniana i znajdowała się na piętrze. W przybudówce mieścił się heder, biblioteka, mykwa i mieszkanie rabina. W 1880 roku postawiono w synagodze Aron HaKodesz za 2000 rubli. Pieniądze ofiarował w testamencie Ibinem Moszkowicz ze Stępowic. Wykonawcą był snycerz z Warszawy. Synagoga w Działoszycach jest obiektem godnym uwagi, nie tylko ze względu na interesujące detale architektoniczne, lecz także dlatego, że jest przykładem obiektu powstałego w nowym okresie rozwoju architektury synagogalnej w Polsce, kiedy posługiwano się formami i dekoracją właściwą dla klasycyzmu i stylów historycznych.
Synagoga ta była jednym z najładniejszych obiektów tego typu na ziemiach polskich. W 1945 roku użytkownikiem obiektu był Państwowy Dom Dziecka. Od 1965 roku mieścił się tu skład opału. Od 1970 roku zaczęło się rozpadać stopniowo sklepienie zwierciadlane, dach i jego konstrukcja. W archiwach Urzędu Ochrony Zabytków w Kielcach można znaleźć niezwykłe zdjęcia z 1972 roku, gdy na sklepieniu widniały jeszcze piękne malowidła, przypominając czasy, gdy przychodziła tam na modlitwy ludność żydowska. Obecnie zachowały się tylko mury obwodowe, nie ma już skarb, została jedna ściana szczytowa z tympanonem oraz resztkami klasycystycznych dekoracji ścian zewnętrznych. Synagoga została wpisana do rejestru zabytków w 1988 roku. Na północny wschód od synagogi, w jej bezpośrednim sąsiedztwie, zajmował się budynek Beit HaMidrasz, dom studiów talmudycznych. Pełnił on również funkcję domu modlitwy. Oba budynki tworzyły jeden z nielicznych na ziemiach polskich zachowanych zespołów obiektów stanowiących dawniej ośrodek religijny gminy żydowskiej. Pozostający w ruinie Beit HaMidrasz w latach 90. został przeznaczony do rozbiórki. Interwencja Żydowskiego Instytutu Historycznego uchroniła obiekt przed wyburzeniem, ale nie został on wpisany do rejestru zabytków. Niestety, kilka lat temu budynek spłonął i w ten sposób jeden z nielicznych zachowanych ośrodków religijnych przestał istnieć. Synagoga jest ruiną. Po Beit HaMidraszu nie ma już śladu. Znikł cmentarz. Teraz jest tylko las i wspomnienia zapisane w pamięci nielicznych już mieszkańców. Niedaleko synagogi był budynek Hevrak Kadisza. Też już go nie ma. Paweł Kamiński, rozstanie. W wąskich uliczkach Starego Miasta mijają się ciemne, smukłe postaci, a szum hałatu w zimnym przeciągu wspomina naszych od wieków braci. W zadumie, z nisko schyloną głową, suną w tałesach do bram synagogi, by się pomodlić, do Boga wołać w obliczu smutku i wielkiej trwogi. Korowód cieni już na Buźniczej, koło rabina wielkiego domu, z wiarą zmierzają do swej świątyni, w ciszy, nie mówiąc dziś nic nikomu. A w synagodze pośrodku bima, Aaron HaKodesz i zwoje Tory. Z sufitu patrzą znaki zodiaku, lwy, lewiatany i inne stwory. Jakże bezpiecznie jest w domu Bożym. Tu czuć obecność boskiej istoty i wraz z kiwaniem w swojej modlitwie złączyć się z Bogiem w tym czasie złotym. Jeszcze odwiedzić swoją rodzinę, śpiącą w spokoju na małym wzgórzu, gdzie ziąb od macy wieje z Kirkutu i chłodzi czoła kamiennych stróżów. Po raz ostatni spojrzeć za siebie, zobaczyć głębie dziecięcych wspomnień i ucałować próg swego domu, ze łzami w oczach chcieć to zapomnieć. Ostatnie chwile na skraju miasta, czuć oddech śmierci na bladych licach, być tak jak dzieci wyrwane z łona, a potem cisza, cisza i cisza. W dole dziś miasto jakby uśpione. Nie słychać krzyków dawnych handlarzy, puste ulice wiejące smutkiem i niebyt dawnych, znajomych twarzy. Marzę, by ludzie w Działoszycach mieli większą wiedzę o przeszłości, by pamiętali i byli świadomi, kto tutaj mieszkał, kto budował miasteczko i czyje kości skrywa działoszycka ziemia. Z pokolenia na pokolenie znika pamięć i zainteresowanie przeszłością. Fizycznie nie ma już Żydów w miasteczku, ale wystarczy spojrzeć na kamienice, na balkony, które rzadko się od siebie różnią, bramy, którymi Żydzi wchodzili na swe podwórka.
Wystarczy spojrzeć, by przekonać się, że oni są obecni wśród nas. Pamięć o nich potrzebna jest nam wszystkim, bo kto nie szanuje i nie ceni swojej przeszłości, ten nie jest godzien szacunku, teraźniejszości ani prawa do przyszłości.